Bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale, czyli Słodki Flirt Alternate Life z Arminem. Tak, nie planowałam go nagrywać, jednak tak sobie pomyślałam, jak go zobaczyłam, że on to w ogóle tak całkiem fajnie wygląda. Na pewno wygląda lepiej niż Kentin. No nie wygląda jak rybak. No dla mnie stylowa Armina jest normalnie... super. Nie wygląda jak żaden dres, bo oczywiście czytałam opinie, w sensie na forum, tam sobie próbowałam nic nie spoilerować, ale czytałam właśnie opinie na forum i no... niektórzy nie byli zadowoleni z jego nowego wyglądu, no ja tam powiem, że wygląda fajnie moim zdaniem. Faktycznie te włosy mógłby mieć trochę dłuższe, jakby... no inną fryzurę trochę mogliby mu dać. No ale nie wiem, zobaczymy. I podobno jeszcze ten cały odcinek to jest jeden wielki cringe, a Armin to jest jeden wielki creep. Więc jestem bardzo ciekawa, co oni tutaj odwalili znowu. Dobra, bez zbędnego przyciągania, zaczynajmy sobie. Odcinek pierwszy, 404, not found. Czyli taki error, nie? Tak bardzo pasuje do tego Arminka. Wróciłaś do Amorisa na ostatni rok studiów i jesteś bardziej niż szczęśliwa, że ponownie spotkasz się z Rosą i Aleksym, którzy oprowadzą cię po mieście. Jesteś jednak mniej zachwycona, gdy widzisz Armina, który również wydaje się być z powrotem w mieście. Dlaczego mam nie być zachwycona, że widzę Armina? Niech mi to ktoś wytłumaczy. Położyłam walizkę obok łóżka, długo rozglądając się po pokoju. Nie było żadnych przedmiotów należących do innej osoby. Najwyraźniej moja współlokatorka jeszcze nie przyszła. Czyżby Jelen nie było? Trudno, później ją poznam, nie mam czasu czekać. Muszę dołączyć do Rozy i Aleksego. Chcieli koniecznie pokazać mi, co nowego pojawiło się w mieście. Początkowo myślałam, że zacznę od zwiedzania kampusu. Ale Roza nie miała żadnego problemu, aby przekonać mnie do swojego pomysłu. Chciała też pokazać mi nowe butiki w centrum handlowym. Będę miała jeszcze dużo czasu, żeby się rozejrzeć po uczelni. Nie mogę się doczekać, żeby ich zobaczyć. Mamy się spotkać przed Cozy Bear za 10 minut. Akurat zdążę założyć coś wygodniejszego i w drogę. What the? What? Co to ma być? Co to za cena jest? Ja pierdzielę. Naprawdę. Nie no, naprawdę mega jest. Outfit jest mega. Naprawdę bardzo mi się podoba. Lepszy jest niż w serii z Kentinem. Naprawdę. Bardzo mi się podoba. Dobra, załóż go. O, przebrałaś się? Nie no, naprawdę super to wygląda. Podoba mi się. Trzeba przyznać, że jestem już spóźniona. Za długo te ekstra ciuchy przymierzałaś. Okej, okay, akademik, kampus. Szybko przeszłam przez kampus. Boże, nie zgubiłam się. Nie zwróciłam na to uwagi, gdy przyjechałam, ale jest naprawdę ogromny. Naprawdę będę musiała się później rozejrzeć. Muszę sobie przypomnieć drogę. To chyba tędy. Tędy, czyli którędy? Uliczka. A, pod Cozy Bear mam iść, dobra. Jestem, mam zaledwie 10 minut spóźnienia, zaledwie, twoi koledzy, tam koleżanki mogli już sobie pójść, albo no nie wiem, już szykować na ciebie jakąś armatę. Mila, hej, jesteśmy tutaj, Mila za tobą. Odwróciłam się, rozpoznając głosy przyjaciół. Aha, no właśnie, się zapomniałam na samym początku powiedzieć, bo ja mam, widzicie, taką sklerozę, a potem mi się w połowie gdzieś tam nagrywanie przypomina, nie? No, tak jak widzicie, słyszycie i w ogóle i w szczególe, no to jestem sama, niestety Damian nie chciał grać tego Armina, bo on jest wierny Kentinowi, widzicie, taki lojalny bardzo jest dla niego. No i niestety... jeżeli wszystko będzie w porządku, no to tą serię będę musiała nagrać sama, niestety, no ale trudno. Mam nadzieję, że jakoś to zniesiecie, nie? Podbiegli do mnie i mnie przytulili. Dobra, otworzyłam szeroko ramiona, żeby objąć oboje, no oczywiście, że tak. Cześć, tak się cieszę, że cię widzę, ja też. Trio w końcu jest w komplecie, jak za starych dobrych czasów. Tak, Aleksy, tak. Nawet nie wiecie, jak mi was brakowało. Oczywiście, że wiemy, ciebie nam też. Może, ale wy zostaliście tu razem. Bo może nie miałaś koleżanek tam, gdzie byłaś?
Okej, miło bardzo. Albo kolegów, albo chłopaka. Ale nie drażnij się z nią, dopiero co przyjechała. Ale miałaś nowe koleżanki, przyjaciółkę? Najlepszą przyjaciółkę? Jaka sugestia! Znów się zaśmiałam, no tak. Nie, poznałam kilku przyjaciół, ale nic zbytnio poważnego. Byłam bardzo skupiona na studiach. Tak samo jak i my, ciągle mieliśmy nosy w książkach. Tak, jasne, udam, że ci wierzę. Aleksy, nie uda ci się tego wmówić. Okej. O rany, zostałem zdemaskowany. Cóż, trudno, chodźmy przejść po sklepach. Mila, zobacz, jest pełno nowych butików. Tak, już mi o tym wspomniałaś. W takim razie chodźmy, chcę to zobaczyć. Chwila, jeszcze kogoś brakuje. Ktoś jeszcze z nami idzie? What the hell? Ja się boję. Kogo niby brakuje? Czy niby Armina? Okej, dobra, nie wiem. Dobra, no. Spojrzałam na Rozę, która wzruszyła ramionami. Przykro mi, też nie wiem, o kogo chodzi. Roza? Naprawdę? Pomyślałem, że fajniej będzie wam zrobić niespodziankę. Roza uniosła brwi. O, nie za bardzo lubię, gdy robisz niespodzianki. Ja chyba też nie. Ależ tak, zobaczysz, będziesz zadowolona. O, proszę. Razem z Rozą jednocześnie się odwróciłyśmy. O, fucking shit. Ja! Teraz? Ja myślałam, że spotkamy go później. Aż tak fest na początku odcinka? O, my goodness. Dzień dobry, Armin. No, ojeju. Ale... No dobra, jego outfit jest zarąbisty, ale oprócz tej skarpety na głowie, bez niej wyglądałby dużo lepiej. Tak jak tu, o. Serce zaczęło mi szybciej bić. Wysoki brunet z jasno niebieskimi oczami. Aleksy, możesz tu zastanąć koło niego? Chciałabym zobaczyć i was porównać do siebie. Czy jesteście tak podobni, czy moja teoria była prawdziwa? Nie, różnią się trochę. Wszędzie rozpoznałabym tę sylwetkę. Armin. Na sam jego widok miałam motyle w brzuchu. Motyle? Czy to raczej były szpilki nienawiści takie, że a chcę mu przywalić? Przepłynęła przez mnie fala nostalgii. Słodkie ciepło, które towarzyszyły wspomnienia, które myślałam, że zostawiłam za sobą. To, gdy poznałam jego brata bliźniaka, jego nietypowe poczucie humoru, wszystkie momenty, gdy bawiliśmy się i śmialiśmy, nasz pierwszy pocałunek. Armin był moją pierwszą wielką miłością, jak do tej pory jedyną. Realia sytuacji mocno mnie uderzyły, a delikatne ciepło zmieniło się w gotujący się gniew ogad. Ono mu zaraz naprawdę przywali. Motyle w moim brzuchu odleciały, pozostawiając ich miejsce uczucie mdłości. Wyglądał tak samo, na tak samo zaskoczonego, że nas widzi, co my. Jego spojrzenie szybko przeszło z Rozy na Aleksego, a potem znowu spoczęło na mnie. Odchrząknął lekko, przestępując z nogi na nogę. Cześć, ja... Jesteście tutaj. Cześć, Rozo. Cześć, Mila. Nie widzieliśmy się od ponad 3 lat. A nasza ostatnia rozmowa nie była zbyt przyjemna. Pokłóciliśmy się i zerwaliśmy. Przez telefon. Bardzo dojrzałe. Mega. Cześć, Armin. To rzeczywiście niezła niespodzianka. Aleksy uściskał brata, Rozę go ucałowała. Ja stałam jak wryta. Nasze spojrzenia się spotkały. On też się nie poruszył. Ale Aleksy, dlaczego ty mnie tu robisz? Właśnie wrócił do miasta. Znalazł staż w okolicy i cudnym trafem tutaj będzie teraz miał ten staż i w ogóle i w szczególe i ty zrobiłeś wszystko, żeby nas zeswatać. Pomyślałem, że to dobra okazja, aby wszyscy się spotkali. Tak, i wydrapali sobie oczy. Kwartet w końcu jest w komplecie, jak ze starych dobrych czasów. Odwrócił się do Rozy, posyłając nam nieco wymuszony uśmiech. Tak się mówi? Kwartet? Smyczkowy, zazwyczaj tak. Rozie najwyraźniej nie podoba się niespodzianka Armina. Atmosfera drastycznie się zepsuła w przeciągu kilku sekund. Chyba tego Armina to tam nikt nie lubi. Kurde, ale to przez nasze rozstanie? W sensie nasze. No Suśki i ten? Przez ich rozstanie? Nikt go nie lubi? No to też jest takie trochę słabe, no bo no... No wiadomo, ona wyjechała tam gdzieś w piździec i w ogóle. Związek na odległość jest bardzo trudny do utrzymania, więc no z jednej strony się nie dziwię, że tak to się skończyło, no jak większość chyba związków na odległość. Oczywiście nie generalizuję, żeby nie było. No ale dlaczego mają do niego pretensje? No chyba, że nie znam, chyba, że tak mówię, bo nie znam kontekstu, w jakim oni się rozstali, nie? Nie znam sytuacji. No dobra, nieważne, Boże, jaki ze mnie debil po prostu, no nie wierzę, no. Dobra, rozgaduję się bez sensu.
Aleksy odchrząknął i starał się zachować radosny ton. Dobra, idziemy na shopping? Kierunek park. No w końcu to jest jego brat, no kurde. Myślałam, że idziemy do centrum handlowego. Tak, ale zostało jeszcze trochę czasu do następnego autobusu. Fajnie jest zahaczyć o park, chodźcie. Wziął Rozę pod ramię i zaczął ją ciągnąć w kierunku centrum. Ty, wredna, ty, mendo jedna, to była konspiracja, naprawdę, to była, Aleksy, konspiracja. I znowu to samo, Boże, z Kentinem było to samo, też nam nic nie powiedział. Ja pierdzielę. Odwróciłam się do Armina, dalej nie odezwałam się do niego ani słowem, a on się chociaż przywitał, widzisz, ty niewychowana jesteś. Ja nie potrafiłam nawet określić zawirowań uczuć, których teraz doświadczałam. Tak, byłam wściekła. W ogóle nie chciałam mieć z nim do czynienia. Ale część mnie była szczęśliwa, że go widzi i wie, że ma się dobrze. A to tym bardziej mnie złościło. Boże, ty się weź! Mila, nie spodziewałem się, że cię zobaczę. Wolałam dalej go ignorować. Tak, u mnie wszystko gra, a u ciebie? Właściwie o nic cię nie pytałam. Zrozumiałem, ale... Cóż, okej, rozumiem. Zapadła między nami cisza. To będzie długi dzień. Też tak podejrzewam. Serio? Wzrósł? Lowometr wzrósł? Lubisz, jak się cię ignoruje, typie? Dobra, dobra. Może będzie przynajmniej śmiesznie w tym odcinku. Naprawdę, masz zamiar z nami zostać? Oczywiście, skoro już tu jestem. Poza tym uwielbiam shopping. Cóż, to nowość, ja się nie spodziewałam. Ja myślałam, że on w ogóle z domu nie lubi wychodzić. Boże, w ciszy ruszyliśmy w drogę, aby ich dogonić. Mam wrażenie, że wolałabym być gdziekolwiek indziej, byle nie tutaj. Oby ten dzień szybko minął. No i w ogóle jeszcze ten, jak to się nazywa? No wam szczerze powiem, że Armin jest tutaj bardziej w moim typie niż kurde Kentin. To szkoda, no. Do Kentina mam taki, wiecie, sentyment z liceum, no ale co zrobić, co zrobić? Zwolniliśmy kroku, gdy znaleźliśmy się za nimi, dalej się do siebie nie odzywając. Aleksy, co ty sobie myślałeś? To nie jest niespodzianka, to jest pułapka, dokładnie! It's a trap! Chyba nie zdali sobie sprawy, że ich dogoniliśmy. Rosa próbuje strofować go ściszonym głosem, żeby nie usłyszeli. Żebyśmy nie usłyszeli. Jezus Maria, nie umiem czytać, przepraszam, jest 9 rano. Musiałam wstać o 6, no niestety takie życie. I no nie wiem, czy ja dobrze widzę jeszcze. Nie wiem, myślałem, że to beznadziejne, jak to się między nimi skończyło. A, okej, okay, dobrze. Boże, Aleksy, ty to kochany jesteś, co? Jujuju. Nadarzyła się okazja, żeby znów się zobaczyli. Pomyślałem, że to mogłoby... Okej, zgoda, ale może chociaż mogłeś uprzedzić? Tak, dokładnie, mogłeś. Gdybym cię uprzedził, powiedziałabyś mi, abym tego nie robił. Dlatego zrobił, jak chciał, no. Ale nie mnie, ich uprzedzić. Wyobrażasz sobie, jaki musieli przeżyć szok? Szokens, normalnie. Mam ochotę zainterweniować, ale jestem ciekawa dalszego ciągu. Spojrzałam ukradkiem na Armina. On też uważnie słuchał, zmarszczył brwi. To nie ty rozmawiałeś z zapłakaną Milą przez telefon każdego wieczora przez bity miesiąc. Ona nieźle to musiała przeżyć. Nagle się spięłam. Powinnam była jej przerwać. W ogóle nie chciałam, aby Armin to usłyszał. Nie odważyłam się na niego spojrzeć, aby zobaczyć jego reakcję. Przykro mi, ale szczerze mówiąc, twój brat naprawdę beznadziejnie się zachował. A, okej. Sam przed chwilą powiedziałeś, że ich rozstanie było beznadziejne. Właśnie pomyślałem, że może mogliby sobie wyjaśnić, jak sobie wyobrażałeś, że to się odbędzie? Myślałeś, że rzucą się sobie w ramiona i się pocałują? Czułam, że Armin zerkał na mnie ukradkiem. Gadem, typie, ciebie to ja nie wiem, rajcuje czy co? Wpatrywałam się w ziemię przed sobą, starając się ze wszystkich sił wyglądać, jak gdyby nigdy nic. Zdajecie sobie sprawę, że słyszymy, co mówicie? Ja pierdzielę. Okej. Oboje podskoczyli, odwracając się. Ach, jesteście, super, właśnie się zastanawiałem, czy za nami idziecie. Ta, na pewno. Armin, wiesz, że nie wypada słuchać czyjejś rozmowy, nie sygnalizując swojej obecności? A ty wiesz, że nie wypada rozmawiać o innych, jakby ich tu nie było? Tylko, że ja naprawdę myślałam, że was tu nie ma. Mila też niczego nie powiedziała, dlaczego czepiasz się tylko jego? O nie, ty przeciw mnie, nie, no rozumiem, za bratem, okej. Bo mnie denerwujesz. Ot co? Jesteś zadowolony?
Nie, ale jaki ma to związek? Czy ktoś rozumie, co się dzieje? Nie, ja też nie wiem, co się dzieje właściwie. Kłócicie się o jakieś pierdoły. Dzieje się to, że nas nabrałeś. Okay. Aha, no tak, no. No, no, niespodzianka. Tak, cóż, przepraszam. Wy też się wysilcie. Okej? Okay? Zmrużyłam oczy. Rozes piorunowała go wzrokiem. Jakby wzrok zabijał, to leżysz, Aleksy, naprawdę. Wydawało mi się, że w kąciku ust Armina zauważyłam uśmiech. Co? Dlaczego? Nie widzę sensu w dąsaniu się. Lepiej spróbujmy się pobawić. Kto wie, może spędzimy miłe chwile. Wszyscy czworo spojrzeliśmy po sobie z powątpiewaniem. Dając za wygraną, wzruszyłam ramionami. Roza westchnęła. Zgoda, spróbuję się wysilić. Wspaniale. A ty, Rozo? Jeśli Mila sobie tego życzy. A Armin? Armin ma wrażenie, że już wykazał się dobrą wolą. Ja pierdzielę, nie wierzę. Super, chodźmy. Park jest w tamtą stronę. Pamiętamy, mimo wszystko mieszkaliśmy tutaj. Świetnie, no to w drogę. Poszliśmy za nimi bez zbędnych komentarzy. Ja coś czuję, że tu będę sikać bardziej, kurde, niż na tym, niż na kantynie, serio. Nie wiem, jak Armin to przeżywa, ale ja czułam, jak rosła we mnie presja. Nie wiem, na jak długo wychodziliśmy, ale nie byłam pewna, czy uda mi się zachować zimną krew przez kilka godzin. Do parku? Okej. Okay. Wszyscy czworo weszliśmy do parku. Ej, chyba... Z tego, co czytałam na forum, to Titi teraz można było znaleźć chyba. Ach, kurde. Dobra, wszyscy czworo weszliśmy do parku. Od jakiegoś czasu nikt nie powiedział ani słowa. Idąc, próbowałam jak najdyskretniej obserwować Armina. Chciałabym, aby mnie to nie obchodziło, ale to jest silniejsze ode mnie. Trochę rozglądał się na boki i często wpatrywał się w swoje stopy. Za bardzo się nie zmienił, w końcu od razu go rozpoznałam. Przede wszystkim muszę przyznać, że jest dalej tak samo przystojny, no tak, no najważniejsze. Właściwie może nawet jeszcze bardziej. Mam wrażenie, że jest bardziej umięśniony. Boże, no chyba parę lat minęło, nie? Wydaje się wyższy. Może to jego postura? Nie, to przy tą czapkę na pewno. Albo sposób, w jaki się porusza, wydaje się być bardziej pewny siebie. Chyba miał krótsze włosy, pasowały mu. To mnie wkurza, dlaczego uważam, że mu to pasuje? Nawet jego styl jest bardziej dojrzały, ale to nie tylko to, spoważniał. Wydaje się mniej beztroski, może to przez tę sytuację. Nie, może dlatego, że jest dorosły właściwie i gdzieś se tam pracuje w jakimś hakerstwie czy w czymś tam, nie? No. Ty myślałaś, że, nie wiem, on będzie dalej wyglądał tak samo, jakby miał tam 17-18 lat? Oczywiście to tylko takie wrażenie. On pewnie powiedziałby, że jest ewolucją Armina z liceum. Jak Pokémon, Boże. Ja nie wierzę. Wywróciłam oczami. Zamęczam się, jeśli się w to wkręcę. Boże, ja nie... Przepraszam, ja nie mogę. Coś nie tak? Wywróciłaś oczami. Co? Nie, to nic. Zamyśliłam się. Często na mnie spoglądasz, jak na kogoś, kto nie chciał mnie nigdy więcej widzieć. No co ty? Nie spoglądałam na ciebie, tylko w dal. Zacisnęłam zęby, denerwuje mnie. Ma rację, wie. Nie ma mowy, żebym dała się tak wytrącić z równowagi i robi to specjalnie. Jeśli to zauważyłeś, to oznacza, że ty też trochę zbyt często na mnie spoglądasz. Ale właściwie masz rację, patrzyłam na twoją czapkę. Biorąc pod uwagę pogodę, zastanawiałam się, czy ukrywasz początki łysin. Ale chamsko, Boże. Ale hamuwa. Co? Nie, wcale, mam wszystkie włosy. Szybko zdjął czapkę, marszcząc brwi. Lol. Lol, serio. Okej, okay, zadowolona, po prostu lubi swoją czapkę. O rany, w pewnym sensie wolałabym mieć rację. Ale to gorsze od wszystkiego, dalej ma swoje wspaniałe włosy. Z tą intensywną czernią, która łapie światło, wyglądał jeszcze przystojniej bez czapki. Nienawidzę go! Na jego twarzy rozpostarł się drwiący uśmiech. No, kurde, klikaj się. Jeśli podążał za moimi myślami, to... Wiem, mam wspaniałe włosy. Aleksy cały czas mi to powtarza. Jest zazdrosny. Masz rację, korzystaj póki możesz. A jeśli będziesz nosił czapkę cały czas, to je zadusisz i wcześniej wyłysiejesz. Wyobraź sobie, że tego dnia będę umierać ze śmiechu. Czy naprawdę grożę mu, że wyłysieje? Nie znalazłam nic lepszego, to dziecinne. Aleksy zatrzymał się i odwrócił się do nas. Znowu miał swój spięty uśmiech. Hej, mam świetny pomysł, porozmawiajmy o czymś innym. Albo w ogóle nie rozmawiajmy, w najgorszym razie.
Właśnie, zabawimy się w Króla Ciszy. Aleksy, błagam. Co za wspaniały pomysł. I to zaczyna się za 3, 2, 1, teraz. Głęboko westchnęła, maszerując. Naprawdę? Ja tu muszę mieć co czytać. Mogłam właśnie zwiedzać kampus. A zamiast tego gram w Króla Ciszy z moim ex. Ale to źle brzmi. Długo będę pamiętać mój pierwszy dzień w Akademii Anteros. Gdzie mam iść? A teraz gdzieś mogę zobaczyć Tom? Uliczka, wyjść do parku. A gdzie są sklepy? Gdzie były sklepy? Ktoś pamięta? A, tu są sklepy. W ciszy czekaliśmy na autobus. O kurde! Nie poszłam do altanki! Jeju, mogłam tam iść. W ciszy czekaliśmy na autobus. Razem z Arminem staraliśmy się na siebie nie patrzeć. Nie mieliśmy żadnego problemu, aby zachować ciszę. Bus był pełny i... było dosyć gwarno, trzeba by krzyczeć, aby się usłyszeć. Armin siedział z nosem w telefonie, uśmiechał się do ekranu. Jakaś cizia pizia pewnie do niego wypisuje. Co fajnego mógł teraz znaleźć do oglądania na swoim telefonie? A co cię to obchodzi? I ten uśmiech, coś mi się robi, gdy go widzę, denerwuje mnie. No jeju, no masz mu za złe, nie? Za to, że tam jakoś tam do dupy cię potraktował podczas zerwania, czy przed tam zerwaniem i w ogóle, no ja się nie dziwię z jednej strony, ale z drugiej strony, no minęło tyle czasu, że już się powinno tam, wiecie, no mieć w dupie takie coś, no. Nie wiem, ja się nie znam. Ja prawie od 10 lat jestem z jednym facetem, więc nie wiem. Wziąłem głęboki oddech, aby spróbować się uspokoić. Autobus zbyt gwałtownie zahamował. Wstrząs rzucił mnie na Armina. Boże, what? Autobus zbyt gwałtownie zahamował. Wstrząs rzucił mnie na Armina. Okej. Dobra. Odruchowo chwyciłam się jego kurtki, a moje ciało niebezpiecznie docisnęło się do jego klatki piersiowej. Hej, dajesz się ponieść, nie chciałaś mnie widzieć, a teraz mnie obmacujesz. Boże, miała na pysk paść w tym autobusie. O, my by... Nie to, żeby mi się to nie podobało, ale... Boże, umrę tu zaraz. Nie myl marzeń z rzeczywistością. Podoba ci się, że znowu trzymam ręce na twoim ciele, co? O, mówiąc to, powoli zjecham dłoni wzdłuż jego koszuli. Umrę tu, ja pierdzielę, co to się... Boże, dlaczego oni się tak nie lubią? To tak jakby moje ręce automatycznie przypomniały sobie, jak to się robi. Czułam, jak lekko się napinał pod moim dotykiem, ale gdy jego usta powoli się rozciągały, szybko zorientowałam się, że odzyskał już swoje zwykłe opanowanie. Rzeczywiście nie jest to nieprzyjemne, ale myślę, że Rogerowi i Hubertowi tam dalej też by się spodobało. Gad, co to jest? Nie wiedziałem, że lubisz być podglądana, Mila. Gdybym wiedział, Boże, co zamontowałbyś mi w domu kamerkę? Odwróciłam głowę i zobaczyłam dwóch starszych panów, którzy wpatrywali się w nos. Poczułam, jak się czerwieni i natychmiast się od niego odsunęłam. Co we mnie wstąpiło? Czy naprawdę chciałam spróbować wytrącić go z równowagi? Chyba tak. A może po prostu szukałam wymówki, aby go dotknąć? Nie wiem, wybierz jedno z dwóch. Znowu ten drwiący uśmiech. Nienawidzę go. Jego głupiego uśmiechu, jego głupiej kurtki, jego głupiej czapki. Boże, ja nie wiem. O Boże. Mnie to bawi, że ona się tak wkurza. Naprawdę mnie to bawi. W końcu autobus dowiózł nas do galerii handlowej bez kolejnych incydentów. Weszliśmy do holu, nikt się jeszcze nie odezwał, ale tu jest ładnie, wow! Czy wy to widzicie tutaj? Nie, no, mega mi się podoba tu. No, tu się postarali, muszę powiedzieć. Cóż, przegrałem, właściwie mam dosyć. Trzeba powiedzieć, że nie jest to najzabawniejsza gra na świecie. Ale to był twój pomysł, Aleksy, myślałam, że dłużej wytrzymasz. Ale przecież oni się już w autobusie odezwali do siebie, to co? I znowu wygrywa Armin. Brawo ja. Zapomniałeś już, że gadałeś podczas przyjazdu? No właśnie. Zgadza się. Gratulacje. Dobra, jesteśmy. Oto galeria handlowa. Piękna i nowa. Pewnie po remoncie. Objął galerię szerokim gestem ręki. Okej? Okay? Zobaczycie. Rzucam wam wyzwanie, czy nie spędzicie miło czasu. Okej? Okay? Uważaj, bo obawiam się, że i tę grę wygra Armin. Jeśli to wyzwanie, to jestem gotowy na nowe zwycięstwo. Szeroko się uśmiechnął z dumą. Przestań, świetnie się bawisz, robiąc sobie z nas jaja. Najpierw w autobusie, teraz tu. Już drugi raz wspominasz o autobusie. Coś się stało? To prawda, co się wydarzyło w autobusie, Mila?
Ach, nic, denerwujesz mnie. Rozumiem, odpuśćmy sobie wyzwania. Ale zapewniam was, że to możliwe, aby spędzić miło czas. Dobrze, co chcecie najpierw zrobić? Nie wiem, Mila, na co masz ochotę? Skoczyło mi dziś, nie kawy, nie potrzebujesz. Serio? Czekałeś aż do dzisiaj, aby zadać mi to pytanie? Wystawa komiksów, salon anime, salon cyfrowy. Salon anime to ja bardzo chętnie pójdę. Tak, to spoko, widzę, że dalej masz dobry gust, ale tutaj tego nie ma. I park kwiatowy, warsztat świateł, teatr. Ech, oddaliliśmy się od dobrego gustu, straciłaś mnie. Zaraz, zaraz, czuję, że próbujesz zrobić mi wyrzuty, ale nie jestem pewien za co. Naprawdę? Nie masz wrażenia, że wszystkie nasze wspólne wyjścia były dla ciebie? I tu już zaczyna się problem. Dlaczego dla mnie? Może tam ci się nie podobało? Chyba pamiętam Mile z gwiazdkami w oczach, gdy dostała autograf Tora. Boże, to jeżeli dostałem autograf Tora, to ja bym się chyba tam rozpłynęła i w ogóle, nie wiem, umarłabym. To cokolwiek, chyba każdy, więc no nie wiem. Jeżeli głównie było wszystko planowane pod niego i on się nie interesował tym, czym ona się interesuje, w sensie takim, że miał wylane na jej zainteresowania i robili tylko to, co on chciał, no to słabo, bardzo słabo moim zdaniem. Bardzo, bardzo słabo. Tak, dalej to lubię i lubiłam tam chodzić, ale chciałabym również pójść do innych miejsc, które wymieniłam. Nie jestem pewien, czy wiem, do czego zmierzasz. Chyba nie, trochę jesteś dalej tępy. Tak, byłam tam, ale bez ciebie. Poszłam tam z przyjaciółmi. Tak, bo mnie to nie interesowało. Miałem się zmuszać? Chciałabym, abyś przyszedł, to wszystko. Trzeba było mi to powiedzieć. Wydawało mi się, że ci to powiedziałam, gdy zaproponowałam, abyś poszedł razem ze mną. To nie było jasne. Może trzeba było nalegać. Ło ja pierdziu, Armin, weź mnie, wyjdź stąd, bo ja cię zaraz zamorduję, przysięgam. No ja cię pierniczę, no ty jesteś naprawdę taki, nie wiem. Jakiś taki dzieciak, niezręczny społecznie, czy coś? Trzeba cię zmuszać, kuźwa, żebyś poszedł ze swoją dziewczyną tam, gdzie ona chciała, żebyś z nią poszedł? What? What the fuck? Ale właśnie nie chciałam cię zmuszać. Niczego już nie rozumiem. Westchnęłam, nie ma sensu z nim rozmawiać. Nieważne, dołączmy do Aleksego i Rozy. Oddalili się. Dobra, do góry, bo nigdzie indziej i tak nie ma. Ale to ładnie! O, jeju! Ładnie, ładnie, podoba mi się. Weszliśmy do sklepu, gdzie Aleks i Roza oglądali koszulę. No ciuchy, no a jakżeby inaczej. Ależ tak, przymierz ją, zobaczysz. Jestem pewna, że będzie świetnie na tobie leżeć. Wiesz co? Chodź ze mną do przymierzalni, sama ocenisz. Mila, Armin, w międzyczasie możecie się rozjeżdżać po sklepie. Pociągnął Rozę trochę dalej do środka, znowu zostawiając mnie samą z Arminem. Oni mnie cały czas... Boże, o, no uciekają ode mnie, kurde. Zjem czapkę, jeśli nie zrobił tego specjalnie. Miałam zamiar sama rozejrzeć się po sklepie, gdy pojawiła się przed nami sprzedawczyni. Dzień dobry, czy mogę w czymś pomóc? Szukacie czegoś konkretnego? Absolutnie, potrzebowałabym pomocy, aby znaleźć najseksowniejszą bieliznę, jaką posiadacie. Chcę, aby mój chłopak stracił głowę, rozumie pani? Widziałam, jak Armin otwiera szeroko oczy i prawie dławi się ze zdumienia. Co? Co? No Boże, już se majtek kupić nie może, no weź typie. Ale jak zawsze umiał się opanować i wiedział, jak zachować twarz. To ja jestem jej chłopakiem. Nie, nie, no weźcie mnie stąd. Boże, co to jest? Co ja nie... A ja mam ciary cringe'u w tym momencie. Armin, jaki ty jesteś jakiś niedorobiony, przysięgam. W żadnym razie to mój ex. Będziesz potrzebowała rady eksperta przy wyborze bielizny dla swojego chłopaka. Gdybym potrzebowała rady eksperta, zapytałabym kogoś, kto ma dobry gust, czyli Rozę na przykład, albo Aleksego, a nie ciebie, nerdzie jeden. O, byłam raczej dumna z mojej odpowiedzi, ale mała część mnie nie mogła przestać myśleć o przeszłości. Zawsze zwracał uwagę na to, co nosiłam, tym bardziej w sytuacjach intymnych. Za każdym razem pożerał mnie swoimi przeszywającymi niebieskimi oczami. Czy musisz teraz o tym wspominać? Miałam coś dodać, ale ekspedientka pospiesznie odeszła, aby obsłużyć innych klientów. Brawo, przegoniłeś ją! Musiała przede wszystkim zdać sobie sprawę, że nie zamierzasz niczego kupić.
albo wyczuła, że wydajesz swoje pieniądze jedynie na gierki. Co to ma znowu znaczyć? Że musisz być spłukany od kupowania figurek kolekcjonerskich, kart. Ja nigdy niczego nie mówiłem, gdy kupowałaś książki albo Civil Decoitorak? Jak to się czyta? Nie wiem, Civil coś tam. Urban Decor to makijaż. Tak, właśnie, nazwa jest nieważna. Różnica jest taka, że ja również odkładałam, aby przyjechać się z tobą spotkać. Gdzie Aleksiej i Roza? Widziałaś ich? Brawo, bardzo subtelnie zmieniasz temat. Nie, ale naprawdę już ich nie widzę. Musieli nas zostawić i ja zrobię to samo. Wyszłam zostawiając Armina ze sobą. Mam zamiar skorzystać z butików i galerii i ewentualnie odnaleźć Aleksego i Rozę. Mam iść się przejść. Postanowiłam wyładować swoją frustrację przekąską. Wolałam poczekać przy ladzie niż przy dystrybutorach. Po kilku minutach czekania w kolejce ktoś za mną stanął. Trochę zbyt blisko jak na mój gust. Odwróciłam głowę. To niemożliwe. Łazisz za mną czy co? Wcale. Chociaż mogłem się domyślić, że pójdziesz coś zjeść. Zawsze podjadasz, gdy jesteś zestresowana. Nie odwróciłam się i dalej ignorowałam go, lekko zirytowana. Czułam, jak bawił się kosmykiem moich włosów, a potem czułam, jak jego oddech pieścił moją szyję, zanim usłyszałam, jak przemówił niskim głosem. Mój Boże, trochę jak jakiś bokol, kurde, ja nie... Co to jest? Czy to ja cię stresuję, Mila? Przeszedł mnie dreszcz, gdy poczułam, że był tak blisko mnie. Boże, tracę głos. Natychmiast odzyskałam kontrolę nad swoim ciałem, zanim się odwróciłam. Mój Boże, to niemożliwe. Jeśli wepchnę ci do ust hamburgera, to się zamkniesz? Czy to znaczy, że mnie zapraszasz? On chyba naprawdę jest spłukany i nie ma hajsu. Nie ma mowy, to ty powinieneś zapłacić mi za jedzenie, aby zrekompensować mi stres, który wywołujesz. Więc miałem rację. Nie, użyłam jedynie twojego argumentu. Jeszcze nie jadłam od przyjazdu, to wszystko. I przestań się zachowywać, jakbyś mnie dobrze znał. Ale tak jest, mogę ci nawet powiedzieć, co zamówisz. Zaśmiałam się na jego wyzywający ton. Śmiało, zaimponuj mi. Zamówisz chicken burgera z frytkami, kolą sherry i truskawkowy milkshake. Chicken burgera nie, ja bym zamówiła wyśmaka, ale to nie McDonald's. Ale reszta się zgadza. Zamówiłam właśnie to, co chciałam zamówić, ale on nie skończył mówić. Poprosisz o kolę bez lodu, bo uważasz, że to rozcieńcza smak. Ja lubię z lodem akurat. Przy odrobinie szczęścia we frytkach znajdzie się trochę ziemniaczków, bo zawsze wahasz się między jednym a drugim. I bierzesz truskawkowy milkshake, gdy masz zły dzień lub jesteś zdenerwowana, chyba tak jak diś. Przełknęłam ciężko i przez chwilę stałam patrząc mu w twarz. Patrzył na mnie z tym małym uśmiechem i iskrą w oku jak wcześniej, jakby nic się między nami nie zmieniło. Czyżbym się myliła przez cały ten czas? Czyżby zawsze zwracał na mnie większą uwagę niż myślałam? Byłam zagubiona w swoich myślach, kiedy to małe wyzwanie wróciło do mnie. A ja, wiesz, co ja zamówię? Szliśmy do kas, zostawiając mi kilka sekund na zanurzenie się we wspomnieniach. Oczywiście, to proste. To proste! Zamówisz podwójnego cheeseburgera, podwójne frytki i sprite'a. Zgadza się, widać to po twojej minie. Widzisz, znam cię. Tak, tak, jestem zaskoczona, że to pamiętasz. I również trochę mi to schlebia. Ojejo, jaki buraczek. Przygryzłam wargę, trochę zakłopotana. Chyba o niektórych rzeczach trudniej zapomnieć, niż się myśli. Co? Czuję, że uczucia, które myślałam, że zniknęły, odżywają we mnie. Trochę mi się robi ciepło, gdy na niego patrzę. Zawsze podobał mi się ten szyderczy uśmiech, to beztroskie spojrzenie, ten błysk w oku. Nasze codzienne życie składało się z wyzwań, gier i improwizacji. Chyba trochę mi tego brakuje. Czy to głos kelnerki przywrócił mnie do rzeczywistości? Dzień dobry, jesteście tak uroczą parą. Mój chłopak nawet nie pamięta o moich urodzinach. Boże, mnie nie obchodzi twoje smutne życie. Mamy specjalną ofertę, jeśli chcecie. Milkshake'i są darmowe, jeśli weźmiecie dwa identyczne zestawy. Nie, nie jesteśmy parą. Przepraszam, nie jestem już głodna. Wybiegłam z fast foodu, zostawiając Armina samego, jak na to zasłużył. Nie. Zerwałam z nim z dobrych powodów. Nie ma mowy, abym dała się teraz omotać. Wolałam spróbować oczyścić umysł, kontynuując zwiedzanie galerii.
No, jak on jest taki trochę niekumaty i nie wie, dlaczego ona się zdenerwowała i dlaczego z nim zerwała, no to no nie warto chyba w to wchodzić. Chyba, że zrozumie swój błąd, to co innego, no ale ja nie wiem, kurde, no zobaczymy. Dopiero pierwszy odcinek. Pokręciłam się trochę po butikach, a potem poszłam do działu multimediów w sklepie RTV jak ID. Może mogłabym sobie kupić komputer. Mam dobrą wymówkę, w końcu potrzebuję go na uczelni. Podniosłam głowę z nad tabletu, tylko po to, aby znaleźć się twarzą w twarz z lazurowym spojrzeniem. Właściwie to ty nie możesz się powstrzymać, żeby za mną nie łazić. Żartujesz sobie? Dwa razy spojrzałam w górę, by znaleźć cię przed lub za mną. Więc chyba to ty mnie śledzisz. To publiczne miejsce, prawda? Ale z pełną jest publiczny. Chciałbym zauważyć, że jesteś w dziale multimedialnym, bo potrzebuję laptopa. To nie tak, jakbyś nie widziała, że to jest moja działka. No i co? Laptopa se kupić nie mogę? Ja tam lubię chodzić do MediaMarktu na przykład, nie? Pooglądać telefony czy coś. No właśnie, to jest twoja działka, możesz pełno wszystkiego. Chyba mi nie powiesz, że musisz dzisiaj kupić komputer. Nie potrzebuję go, ale interesuję się, lubię oglądać. A ty? Tak, szukam czegoś na wykłady. Wiesz, miejsce, gdzie idziesz się uczyć rzeczy i zdobywać dyplomy, znasz to? Słyszałem o tym w mojej szkole. Jestem na wyższych studiach, pamiętasz? Uczę się projektowania gier. Też mam zajęcia i rzeczy, których muszę się nauczyć. A ja myślałam, że po prostu gracie przez cały dzień. Chodź, pomogę ci. To zawrzemy rozejm. Okej? Okay? Czego szukasz? Przygryzłam wargę. Nie chcę, żeby był dla mnie miły. Nie chcę się tak uczuć. Chcę, żeby był wystarczająco mały, aby łatwo go przenosić. I tylko na tyle mocny, aby móc przetwarzać moje wykłady i głównie trochę surfować po internecie. Nic nadzwyczajnego. Już nie grasz? Nie za bardzo. Nie miałam już ochoty. Skupiłam się na studiach. Nawet w Lola? Byłaś kiedyś świetna na bocie. To prawda, że było z nas niezłe duo na bocie. Byłaś taka zacięta, że pociłem się przy każdej partii, próbując cię odpowiednio wspierać, ale tak było zabawniej. To prawda, to nieźle działało. Udało nam się nawet zrobić pentakill. Ja pierdzielę, ja nie umiem grać w Lola, ja nie wiem, co to znaczy w ogóle. Ja gram tylko w gry dla dzieci. Nie no. Tylko raz i mieliśmy naprawdę dużo szczęścia. Hej, nie odbieraj mi wszystkich zasług szczęściem, dałam z siebie wszystko. Żeby zrobić kill steal, to na pewno. Następnym razem pozwolę, abyś sama sobie radziła i zobaczymy. Wydaje mi się, że ten komputer nie odpali Lola. Właśnie, moim zdaniem może ten. Wyciągnęłam rękę, aby mu pokazać jeden model. On zrobił to samo. Nasze dłonie się dotknęły. Wow. Kontakt jego skóry z moją, jakby mnie poraził. Natychmiast przywracając mnie ponownie do rzeczywistości. Co ja robiłam? Tak po prostu sobie z nim plotkowałam i żartowałam. No jak normalni ludzie, też się wyziogarni. Przez chwilę wszystko wydawało się znowu takie normalne i naturalne. Ale Armin był kontaktowy. Muszę się pozbierać. Zawsze był, Boże. Nie, nie będzie kolejnego razu i już mnie zostawiłeś samą. Gra w Lola za bardzo przypomina mi, że wolałeś mnie olać, żeby pójść pomóc swojej koleżance Agnes zrobić gorset do cosplayu Katariny. Okej, okay, dobra, okej. Okay. No, słabo ci powiem, słabo. Anais? Och, przepraszam, pomyliłam imiona. Agnes, Anais, Andrea, nieważne. To była tylko koleżanka, wiesz to? Koleżanka, z którą spędzałeś cały swój czas. Chyba nie zrobisz mi opóźnionego kryzysu zazdrości. Chciałbyś? Nie, nie mam kryzysu zazdrości. Jesteś pewna? Bo tak to wygląda. Ty masz... Ty Boże, ona ci to mówi, żebyś ogarnął, o co jej chodziło wtedy. Piernicze. Boże, wy oboje jesteście coś niedorobieni. Idę stąd. Wiesz, że nie miałaś żadnego powodu, by być zazdrosna o Anais? Nic się między nami nie wydarzyło. Nigdy. Ale to w ogóle nie jest sedno problemu. Problem w tym, że byłeś z nią na tym zjeździe w weekend, kiedy chciałam, żebyś był ze mną. Nigdy nie miałeś dla mnie czasu, ale miałeś go dla niej. Ale to nie miało nic wspólnego z nią, to zjazd mnie interesował. Mhm. Poza tym, przepraszam, ale ty też. Zaczęliśmy podnosić głos, gdy przyszedł do nas ochroniarz. Proszę, żebyście wyszli. Co? Ale dlaczego? Zostaliście rozpoznani, jesteście tą parą, która kłóci się w sklepach, aby stworzyć dywersję, podczas gdy wasi wspólnicy okradają sklep.
Boże, Bimow nic już głupszego wymyśleć nie mógł. Ja przysięgam, jakie to głupie. Naprawdę. Mogłeś im po prostu typie powiedzieć. Zachowujecie się za głośno i wypadł mi stąd. Ja pierniczę. Co? Ależ nie. Radzę wam wyjść, zanim zmienimy zdanie i wsadzimy was na zaplecze, by wezwać policję. Ochroniarz popchnął nas w stronę wyjścia ze sklepu. Znaleźliśmy się na środku galerii. Cóż, dzisiaj nie kupię komputera. Chyba, że zdążyłem jakiś ukraść. Co? Powiedz mi, że tego nie zrobiłeś. Spokojnie, tylko żartowałem. To nie jest zabawne, przestań. Znowu przybrał ten szyderczy uśmiech i w końcu się zaśmiał. To niemożliwe, naprawdę, zawsze plecisz bzdury. Teraz nie będę mogła już tu kupić komputera. Ależ nie, do jutra zapomnę, jak wyglądamy. Widziałaś, że nawet nie wiedział, kogo szukał. To mimo wszystko żenujące, że wziął nas za złodziei. To raczej spoko para złodziei jak Bonnie i Clyde. Co miałeś zamiar powiedzieć, zanim nas wyrzucił? Co? Nic. Jak to nic? Tak, miałeś zamiar powiedzieć, poza tym przepraszam, ale ty też? Powiedz, skoro już przy tym jesteśmy. Wyglądał, jakby przez chwilę się wahał. Ty też spędzałaś czas z tamtym kolesiem, z którym chodziłaś na wszystkie wystawy. Ups. Maxence, tak? To nie jest trochę to samo, co z Anais? Ależ nie, to absolutnie nie ma nic do rzeczy. Dlaczego? Bo zjazdy są słabe, podczas gdy wystawy są stylowe? Ale o czym ty mówisz? Nigdy nie powiedziałam czegoś podobnego. I dlaczego mówisz o nim teraz? Od kiedy ci to przeszkadza? Nigdy, nigdy wcześniej mi o tym nie mówiłeś. Przez cały czas, gdy byliśmy razem, nigdy nie zwróciłeś na to uwagi. Byłam z nim na wielu wystawach i nigdy niczego nie powiedziałeś. Nawet nie wyglądałeś na lekko zaniepokojonego. W ogóle cię to nie obchodziło. Oczywiście, że czasem byłem zazdrosny, ale ufałem ci. Tak jak chciałbym, żebyś ty zrobiła wobec mnie. Okej. Uhuhu, zaczyna się wyjaśnianko. Będą się kłócić. Poza tym co? Miałem ci zrobić scenę przez telefon? Tak, mogłeś. Przynajmniej, aby pokazać, że bałeś się mnie stracić. Dzięki temu wiedziałabym, że ci na mnie zależy, przynajmniej trochę. Jeśli dobrze pamiętam, gdy Evan tu był i według ostatnich wieści macho alfa, to nie był twój styl. Dobra. Nie myślałem, że to tego szukałaś w związku. Kryzysów zazdrości, dramy, konfliktów. Nie tego! Mój mózg już po prostu się rozpada, jak ja czytam, jak gram w tą grę. Po prostu już mi mózg się parzy. Jeśli tak jest, to może należało się do niego zbliżyć, zamiast go wtedy krytykować. Masz rację, może powinnam była. Zmrużył oczy, kręcąc głową. Nie pleć bzdur, nie mogłaś go ująć w ramy. Ale może można było znaleźć coś po środku. Między wielkim macho a moim chłopakiem, którego nie obchodziło, że spotykałam się z innymi facetami. Nigdy nie powiedziałem, że mnie to nie obchodziło. Wyglądał, jakby zastanawiał się nad kolejnymi słowami. Wiesz, nawet jeśli zdarzało mi się martwić, to cieszyłem się za ciebie. Co? Że masz przyjaciół, z którymi możesz dzielić swoją pasję i spędzać czas. Tak jak ja z Anais albo innymi przyjaciółmi. Nie mogliśmy żyć w odosobnieniu, tylko czekając na siebie, więc cieszyłem się, że masz też życie na zewnątrz. Możesz być zadowolony, problem jest rozwiązany. Teraz całe moje życie jest na zewnątrz ciebie. Widziałam, jak jego wyraz twarzy powoli się zmieniał. I przez kilka sekund niczego nie mówiliśmy. Okej, zrozumiałem. Wiesz, gdzie jest Aleksy? Nie chcę wyjść bez pożegnania. Kurde, no po tej rozmowie trochę jak... Kurcze, oni byli daleko od ciebie, no jednak trochę rozumiem, nie? I jedną i drugą stronę można zrozumieć, no. Jezu, relacje międzyludzkie są po prostu do dupy. Ciężkie są czasami, a jeszcze, a oni to już w ogóle, ja nie wiem. Dobra, walić, przyjmuję się, kuźwa, związkiem postaci 2D, które nie istnieją, XD normalnie. Jesteśmy tutaj. Aleksy i Roza stali kilka metrów od nas z zakłopotanymi minami, chyba widzieli to. Szukaliśmy was i... Więc idziesz sobie, tak? Tak, idę, muszę wracać do siebie. Aleksy zrobił krok w kierunku brata i otworzył buzię. Jestem potrzebny w pracy, dostałem SMS-a. Więc muszę zmykać, przykro mi. Widzimy się jutro albo pojutrze. Bracia szybko się uścisnęli i poklepali po ramionach. Cześć, Rozo, miło było ci widzieć. Cześć, Mila. Oddalił się z opuszczoną głową. Nie dostał żadnego SMS-a, zauważyłabym.
Wiesz, naprawdę myślałam, że wszystko sobie wyjaśnicie, że się zrozumiecie. I co? I on sobie pójdzie i to tyle? What? Naprawdę, Aleksy? Naprawdę tak myślałeś? Masz jakiekolwiek pojęcie, na czym to się skończyło z twoim bratem? Jakie były szanse, że to dobrze przebiegnie? Myślałem, że z czasem będziecie wiedzieli, jak porozmawiać ze sobą, jak dorośli. No nie? Aleksy westchnął i przejechał dłonią po twarzy. Cóż, mam dosyć. Jesteście zbyt głupi. Oboje. Aleksy, to się zgadzamy. To się zgadzamy. Aleksy, o co chodzi? Trudno, muszę ci to powiedzieć, Mila. Armin kazał mi przysiąc, że ci tego nie powiem. Nawet nie wiem dlaczego. Być może mnie znienawidzi albo wyrzeknie się mnie jako brata. Ale nie szkodzi. Zerwaliście z najgorszych możliwych powodów na świecie. Wasz związek był najbardziej bezmiernie głupim nieporozumieniem w historii bezmiernie głupich nieporozumień. Aleksy, o co ci chodzi? Dobra, nie dorzucaj. Wiem praktycznie wszystko, co mu zarzucasz. I mylisz się praktycznie co do wszystkiego. Chwila, nie było cię tam. Jak możesz mówić coś podobnego? Nigdy nie miał pieniędzy, aby do ciebie przyjechać. Co? Kupował figurki i inne przedmioty, aby móc je później odsprzedać. Nie robił tego dla przyjemności. Za każdym razem, gdy nie był dostępny, aby się spotkać, był w pracy. Miał kilka dorywczych prac na prawo i lewo. To dlatego nie mógł być zbyt często obecny. Chcesz raczej powiedzieć, że nigdy nie był dostępny. Bo cały czas pracował, właśnie to powiedziałem. Nigdy nie mówił mi o dorywczych pracach. Z tego, co mówisz, ukrywał przed Milą sporo rzeczy. Nie jestem pewna, czy finalnie to działa na jego korzyść. Ale w końcu po czyjej jesteś stronie? Skłaniałabym się do stwierdzenia, że jestem w obozie Mili. Jak zawsze chyba. Domyślam się, że ty jesteś w obozie swojego brata, to normalne. Ależ nie, to właśnie to próbuję wytłumaczyć. Roza, cały czas powtarzasz, że jesteś w obozie miłości. Ja wierdziele. A ja właśnie próbuję wskrzesić miłość, która rozbiła się ze złych powodów. Aleksy odwrócił się do mnie, bardzo poruszony. Ojeju, ty jesteś taki kochany. Naprawdę, nie. O Boże, normalnie poryczę się przez ciebie, Aleksy. Okej, ta dziewczyna, o której wspomniałaś, Anais, tak? Powiedziałaś, że pomógł jej stworzyć jej kostium. Słucham? Byliście w sklepie? Od jak dawna nas podsłuchiwaliście? Tak na serio? Od początku waszej rozmowy na piętrze wyżej. Jej szczerość trochę mnie zaskoczyła. Tak, tak, nieładnie jest podsłuchiwać cudze rozmowy. Powiedzieliśmy już to wcześniej. Ale posłuchaj, Aleksego, nigdy nie wiadomo. A więc ta dziewczyna, to Anais, płaciła Arminowi, aby pomógł jej przy tym stroju. Serce zabiło mi szybciej. Co to za historia? A ten idiota nie mógł tego powiedzieć? Boże, no i... No właśnie, no, rozstali się, bo zabrakło, kurde, szczerości z jego strony, jakby powiedział: wiesz co, nie mam czasu, muszę pracować, bo nie wiem, robię to, tamto, sram to, siam to, bo potrzebuję pieniędzy, żeby się z tobą spotykać. I tyle, nie wiem, nie mam samochodu, nie mam prawa jazdy, muszę iść na pociąg. I tyle, kurde, tu znowu zawiniła komunikacja. Jak zawsze, komunikacja to jest kuźwa podstawa w związku. Boże, przepraszam, zirytowałam się. Ale zapamiętajcie, podstawą w związku to komunikacja. Jeżeli tego nie będzie, to będzie dupa. Serce zabiło mi szybciej. Co to za historia? To nie była zwykła klientka. Cały czas mi o niej mówił. Tak, to była jego koleżanka i dobrze się dogadywali. Ale płaciła mu, aby mu pomóc. Zgoda, ale mimo wszystko, co to zmienia? Roza ma rację. Właściwie to jeszcze gorsze. Przez cały czas kłamał. To zmienia to, że potrzebował pieniędzy, żeby pojechać się z tobą spotkać. Ale z nieznanego mi powodu nie chciał ci o tym mówić. No właśnie, bez sensu. Nie mówię, że dobrze zrobił albo że miał rację. Właściwie wręcz przeciwnie, skoro właśnie go wydałem. Nie rozumiem, dlaczego to zrobił. To chyba musi być cecha facetów alfa, jak ten, o którym mówił. Serce waliło mi jak szalone. Ale poczekaj, to nie trzyma się kupy. Mówimy tu o bilecie na pociąg za maksymalnie kilkaset gold. Okej. No tak, bo tu są goldsy, przepraszam. A ja mówię, że dolar. W obie strony. Nawet ja mogłam przyjechać kilka razy, gdy odkładałam. Nigdy mu nie mówiłam, że ma być bogaty. Zamiast inwestować w figurki, mógł wsiąść w pociąg. Po prostu nie chciał jedynie do ciebie przyjechać. Chciał cię zabrać do... A?
głęboko westchnął, spoglądając ku niebu. Do nieba! Chciał cię zabrać do Disneylandu! Chciał ci zrobić niespodziankę! Co? Poczekaj, tylko zaczyna się już robić za wiele. Chciał oszczędzić, żebyście pojechali we dwoje na tydzień do Disneyland Resort w Kalifornii. Oh my god! Naprawdę? I o to się pokłóci? Ja pierdzielę. Nie, nie, nie. I on zamiast podczas zerwania powiedzieć jej prawdę, do debil, no nie, nie. Ja nie wierzę, telepie mną. Powiedział mi, że to było jedno z swoich marzeń, aby tam z nim pojechać. To, tak, to prawda. Cóż, to była prawda kiedyś, ale... Wziąłem głęboki oddech, byłam rozgorączkowana. To bez sensu, nie widzieliśmy się przez 2 miesiące, bo chciał, żebyśmy pojechali do Disneylandu. Dlaczego? O niczym mi nie powiedział. Wolał, żebyśmy się rozstali, niż żebyśmy zostali razem i nie pojechali do Disneylandu. No. Dobre, dobre. Dobre, Suśka, naprawdę. Wiesz, że ja niczego nie wiem. Już ci powiedziałem, że nie zrozumiałem, dlaczego to zrobił. Ale jeśli chcesz go o to zapytać, to jest jeszcze niedaleko. Ale jeśli go o to zapytam, to będzie wiedział, że się wygadałeś. Poświęcę się, poproś go o wyjaśnienia. Mówisz to, jakby to było coś romantycznego. Chcę jedynie na niego nakrzyczeć, rozumiesz to? Rób co chcesz, ale przynajmniej będziesz wszystko wiedziała. Odwróciłam się i pospieszyłam do wyjścia z galerii. Już nawet nie jestem zła, jestem wściekła. Jeżeli pozostawił mnie w niewiedzy, jeśli niczego mi nie powiedział, jeśli pozwoliłby, nasza historia skończyła się w koszu na śmieci, aby zachować swoją małą niespodziankę, lepiej, żeby miał dobre wytłumaczenie. Oddalając się, ledwo miałam czas, aby usłyszeć ich wymianę zdań. Wow, to co zrobiłeś było dziwnie odważne. Twój brat łatwo ci tego nie wybaczy. Okej, gdzie jest wyjście? Fast food. Wzburzona szłam jak najszybciej. Nie szukałam go w galerii. Powiedział, że wraca do siebie. Musiał tylko przez nią przejść. Gdy pomyślę, że mnie okłamywał przez te wszystkie miesiące, gdy pomyślę, że nie był w stanie zebrać się na szczerość, jeżeli wierzyć Aleksemu, zrobił to z najlepszymi intencjami na świecie. Ach, ci dwaj bracia i ich dobre intencje. Niby nie mają nic złego na myśli. Lubią byle co, ale nie należy się denerwować. Gdy pomyślę o tych wszystkich razach, gdy zapłakana dzwoniłam do Rozy. Co za wstyd, co za strata czasu. Mam ochotę krzyczeć. Lepiej, żeby wszystko mi powiedział i szczegółowo wyjaśnił. Jeśli pozwolił, abym zakończyła naszą historię z powodu dumy, było mi gorąco. Paliły mnie policzki. Dobra, wyjście, okej. Zjechałam po schodach, nie było go tu. Przez okno widziałam przystanek autobusowy, tam też go nie było. Nie wyszedł? Gdzie mógł pójść? Serio? Mam teraz latać po tej galerii jak nienormalna? Aha, tu byłam, dobra. Weszłam do Microgames, nostalgia. To byłoby logiczne, że jest tam. Przeglądał koszyk z okazjami. Podeszłam do niego, spojrzał na mnie. Zirytował się, wykrzywiając usta. Mila? Co? Czego jeszcze chcesz? Nie możesz zmuszać mnie, abym sobie poszedł, a potem za mną łazić. Co? To publiczne miejsce, prawda? Bardzo zabawne. Nie pamiętałem, abyś miała tyle poczucia humoru. A jednak miałam dobrego nauczyciela. Robisz mi komplement? Zrozumiałem, byłem beznadziejny, ty jesteś genialny i nie zasługiwałem na ciebie. What? Nie! Ja pierniczę. Możemy przejść do czegoś innego, czy chcesz powtarzać mi to przez cały dzień? Myślę, że mogłabym ci to powtarzać przez cały tydzień, a ty i tak byś tego nie zrozumiał. Przepraszam, Aleksy nie powiedział mi, że tu będziesz. W przeciwnym razie nie martw się, nie przyszedłbym. Dzięki! Posłałam mu mój najpiękniejszy, ironiczny uśmiech. Och, to zabawne, że wspominasz o Aleksym. Wydawało mi się, że przez chwilę widziałam wątpliwość w jego oczach. Właśnie odbyliśmy małą rozmowę. Właściwie to właśnie dlatego za tobą poszłam. Skrzywił się nerwowo i pociągnął za rękaw kurtki. Ach tak, co dokładnie takiego powiedział? Bawił się czapką, nic nie mówiąc. Dobrze wiesz, co mi powiedział. Wszystko, wszystko mi powiedział. To, czego ty mi nie powiedziałeś, chamie jeden. Mam wrażenie, że masz mi wiele do wyjaśnienia. Podobno według twojego brata zrozumiałam wszystko na opak. Ja mam jedynie wrażenie, że kłamałeś przez cały czas, gdy byliśmy razem. Więc gdybyś mógł mnie oświecić... Znowu pokręcił głową, zniżając wzrok. Dlaczego ci to powiedział? Poczułam, jak nowa fala gniewu zaczęła mnie uderzać do głowy. Nie, ale to nie o niego tu chodzi. Problemem nie jest to, że wszystko mi powiedział, tylko to, co zrobiłeś.
Proszę tylko, żebyś chociaż raz był ze mną szczery. Myślisz, że to możliwe? Przypomnisz sobie, jak to się robi? Dalej nic nie mówi. Bezwiednie zacisnęłam pięści. Powiedział, że wszystko, co robiłeś, robiłeś dla mnie. Miał wytłumaczenie na wszystko. Figurki, twojej nieobecności, Anais i zjazdy. Ale że nigdy nie stwierdziłeś, że należy ze mną o tym porozmawiać. Więc szczerze bardzo chciałabym usłyszeć wyjaśnienie od ciebie. Spojrzał mi w oczy i zmarszczył brwi. Mówiłem mu, żeby o niczym nie mówił. No ale po co ty, Jezus Maria? Jednocześnie wiemy, jak to się kończy, gdy ktoś powierzy sekret Aleksemu. Na chwilę uśmiechnął się, słysząc mój komentarz, ale szybko spoważniał. Dobra, zrozumiałem. A więc co chcesz, żebym się zwierzył? Chcę wszystko wiedzieć. Spędziłem godziny polując na kolekcjonerskie przedmioty i czekając na odsprzedanie ich za wyższą cenę, aby odłożyć trochę pieniędzy. Sprzątałem, dorabiałem w fast foodzie, a nawet w ogrodzie, aby trochę zarobić na ogród twoje znienawidzone miejsce. Anais, nawet jeśli była przyjaciółką, płaciła mi za pomoc w tworzeniu jej cosplayów i za towarzyszenie jej w zarządzaniu sprzętem. Znów to wszystko, aby dorobić. Proszę, wszystko wyznałem, jesteś zadowolona? Tak, chciałem ci zrobić niespodziankę. To przestępstwo? Miałem ci wszystko powiedzieć od samego początku? Nie musiałeś jej mówić o Disneylandzie, ale po prostu mogłeś jej powiedzieć, nie wiem. Potrzebujesz na życie pieniądze, no i tyle, no. Nie sądzisz, że to by trochę zepsuło efekt? Szeroko otworzyłam oczy. Zgadzamy się, że mówimy o tej samej niespodziance. O Disneylandzie? Tak, zgadza się. Chciałam zrobić dla ciebie coś naprawdę wyjątkowego. Oj, ja się teraz rozpłaczę, bo to słodkie. Nie myślałem, że tak szybko mnie rzucisz. Oj, jeju, boli mnie serce, naprawdę. Suzy, debilem. Ale no, kurde, to też nie było w porządku w stosunku do niej, no. A on zamiast z nią porozmawiać, to wolał się nie odzywać i w dupie. Ona zerwała, dobra, elo, nara. I nie wiem, myślałam, że to będzie romantyczne. Z trudem powstrzymałam chichot. Romantyczne? No i? To było warte tego, żeby wszystko zepsuć? Mieliśmy coś, mieliśmy historię miłosną. To się dla ciebie wcale nie liczyło? Czy to nie było trochę ważniejsze niż zabranie mnie do Disneylandu? Serce waliło mi jak szalone. Byłam zła, miałam ochotę go chwycić i nim potrząsnąć. Poczekaj, nie zachowuj się, jakby to było beznadziejne. Nie spodobałoby ci się? Tydzień we dwoje w okolicach Las Vegas? Wolałabym, żebyśmy spędzili gdziekolwiek 2 dni tylko we dwoje. Ale nigdy do tego nie dochodziło. Wybacz, jeśli miałam dosyć dalej czekać. Byliśmy z dala od siebie zaledwie od kilku miesięcy. A ty mogłaś przyjeżdżać. Dzięki temu mogłem trzymać rytm, aby odkładać na Disney. Tak, przyjechałam kilka razy i miałam wrażenie, że właśnie tylko ja próbuję przyjeżdżać, aby się z tobą zobaczyć. Harowałem, aby spróbować podarować nam wyjątkowe chwile. A ty nie byłaś wystarczająco cierpliwa, aby poczekać. Nie chciałaś czekać i mnie rzuciłaś. Ale nawet nie wiedziałam, co robiłeś. Ani dlaczego to robiłeś. Niczego mi nie wyjaśniłeś. Myślałem, że wystarczająco mi ufałaś. Myślałem, że nasz związek był wystarczająco solidny. Wybacz, nie myślałem, że nasza historia była poważna. What? Ale w poważnej historii się rozmawia. Ale nie o niespodziankach. Boż. To dosłownie zasada niespodzianek. Nie rozmawia się o nich. Za to Damian, jak chce mi zrobić niespodziankę, to i tak mi o tym mówi, co mi kupił, więc ja ciebie nie wierzę, naprawdę. A ja znowu się nie odzywam i nic nie mówię. Chociaż mnie bardzo zżera od środka, że chciałabym powiedzieć, to i tak nie powiem. Więc z jednej strony rozumiem, że nie chciał jej powiedzieć o tej niespodziance. Okej, ale no mógł naprawdę wymyślać wymówki. Potrzebuje, nie wiem, do życia, cokolwiek. A nie, że no, ach. I jedna strona i druga strona po prostu zachowała się jak dupy wołowe i tyle. Zrobiłam krok w jego kierunku, ale się nie poruszył. Nie obchodzi mnie to wszystko. Chciałam cię zobaczyć. Chciałam, żebyś ty też przyjeżdżał i to często. Chciałam jedynie, abyśmy spędzili razem czas, abyśmy się śmiali, grali w gry wideo, kochali się. A ty tworzyłeś długoterminowy plan, aby zabrać mnie do Los Angeles? No trochę też doceń, no, już też nie bądź taka. Poświęcając całą resztę naszą codzienność, pochylił się do przodu. Jego twarzy znajdowała się kilka centymetrów od mojej. Widziałam, jak zaciskał szczękę. To było dla mnie ważne.
Chciałam ci zaimponować, pokazać ci, że jestem w stanie stanąć na wysokości zadania. Ojeju, naprawdę urocze z jego strony, kurde no. Jeju, jeju, kłócą się, nie kłóćcie się. Ale już tak było. Myślałam, że wyjdę z siebie. Chyba jeszcze nigdy nie byłam tak wściekła. Nie wiedziałam tego wszystkiego. Jedyna rzecz, jaką wiedziałam, to to, że nigdy nie byłeś obecny. To normalne, że straciłam zaufanie. Czego się spodziewałeś? Powinieneś był ze mną porozmawiać. Powinieneś był mi to powiedzieć. Jak chcesz, aby związek działał, jeżeli ze sobą nie rozmawiamy? Dokładnie! Właśnie! Rozmowa! Rozmowa! Ja rozumiem, że chciałeś zrobić tą niespodziankę do Disneylandu i w ogóle. Ale jeżeli ona by też wiedziała, to też mogłaby dać od siebie jakąś część pieniędzy, bo też pracowała, też miała odłożone pieniądze, tak? I by szybciej te pieniądze uzbierali, i szybciej by pojechali, i byłoby wszystko gitara, i nie byłoby tego odcinka, do widzenia. Przede wszystkim związek na odległość. Nie dałeś nam żadnych szans. W którym momencie pomyślałeś, że utrzymywanie tajemnic przyniesie coś dobrego? Ja nawet nie wiem, co ci powiedzieć. Zrobiłeś byle co. Nie, nie masz prawa tak mówić. Nie, nie mów tak, Su, bo on naprawdę się starał. No, nie, 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 nie. To trzeba docenić, że on, że jeżeli to prawda, to pracował, tak? Starał się. Na swój sposób naprawdę się starał, no. Wiadomo, to Armin, nie? Mogłem być niezdarny, to możliwe. To był mój pierwszy związek. Sama to przed chwilą powiedziałaś. Mieliśmy 18 lat. Myślałem, że związek nawet na odległość ma być prosty. Żaden związek nie jest prosty, że ma w naturalny sposób przynosić przyjemność obu osobom w związku. Jeśli to nie działa, to nie działa, tak już jest. Ale prawdziwy związek tworzy się we dwoje, wymaga wysiłków i przede wszystkim komunikacji. To nie działa magicznie, dobrze tylko dlatego, że jesteśmy dla siebie stworzeni. A romantyczna niespodzianka nie może odkupić miesięcy nieobecności. Odwrócił wzrok i przejechał palcami po włosach. Przykro mi, myślałem, że to będzie prostsze. Pierwszy raz słyszę, że chcesz grać na łatwym poziomie. Hej, chodzenie z tobą to nie była dla mnie gra. Oh my god, co? Dobre, ej, ale to dobre było. To dlaczego mnie się wysilałeś? Jesteś niesprawiedliwa, wysilałem się i to bardzo. No właśnie, kurde mać, no ja nie wiem. Ach. Jestem w stanie zrozumieć jedną i drugą stronę, więc ja nie wiem, nie wiem. Ja stoję po środku, oboje źle się zachowali i mają się przeprosić, do widzenia. Boże! Myślisz, że było zabawnie w byle jakich dorywczych pracach? Kupować przedmioty z nadzieją, że będę mógł je sprzedawać dwa razy drożej? Prosić przyjaciółkę, aby mi płaciła za pomoc przy swoich kostiumach? Przysięgam ci, że nic z tego nie było łatwe. No właśnie. W każdym razie nie zrobiłeś tego, czego bym od ciebie oczekiwała. Mogłaś jedynie oczekiwać szczerości. Tylko tyle. Tego, czego potrzebowałam. Czułam, jak moje serce było jak szalone. Złość ucinała mi oddech. Znów zbliżyłam twarz do jego twarzy. Nie spuszczałam z niego wzroku. Lepiej byś zrobił, gdybyś częściej do mnie dzwonił. Lepiej byś zrobił, gdybyś poświęcił więcej czasu, aby się ze mną spotkać. I przede wszystkim lepiej byś zrobił, gdybyś ze mną rozmawiał. No to chyba ostatnie, chyba najważniejsze. Serio, nie myślałam, że to byłby problem w naszym związku. Jak na kogoś, kto tyle siedzi w internecie, musisz przyznać, że komunikacja nie jest twoją mocną stroną. Otworzył usta, żeby coś powiedzieć, ale mu przeszkodziłam. Chciałam jedynie, abyś był przy mnie. Złapał mnie za ramię, natychmiast mnie uciszając. Chciałem zauważyć, że ty też nie wyrażałaś się jasno. Twoja wcześniejsza historia z wyjściami. Nie mogłem wiedzieć, że tak bardzo pragniesz, abym przyszedł, skoro mi tego nie powiedziałaś. Chciałabym, abyś przyszedł sam z siebie, aby mi zrobić przyjemność. No tak! No tak, chłopie, domyśl się! Dlaczego to tak stereotypowo jest pokazane, że ona po prostu nic mu nie powie, no on się ma domyśleć. No Jezu! Mówi tu o komunikacji, ale on się ma domyślać. Ja pierdzielę, co tempa jesteś. I żebym nie musiała cię o to prosić. Ale ja też nie mogłem tego zgadnąć. Mila, uwielbiam profesora Xaviera, ale nie mam jego talentów. Tak, dokładnie, właśnie o to chodzi. Wydaje mi się, że zauważyłam cień uśmiechu na jego twarzy. To niemożliwe, znowu próbuj wyprowadzić mnie z równowagi. Pięknie mówisz o komunikacji, ale w końcu zrobiłaś to samo na swój sposób. Dokładnie, tak, tak, właśnie, tak,
tak? No kurde, Armin, do identycznej konkluzji żeśmy doszli. Ale to w ogóle nie było w takim samym, na takim samym poziomie. To ty wszystko zepsułeś swoim marnym planem i swoim ego. Su, rozpędź się i jebnij byka w ścianę. Ja już nie mam taniej siły. I chcę, żebyś to przyznał. Co by to zmieniło? Nie ma nikogo, kto by mógł o tym zaświadczyć. Ja będę o tym wiedzieć. Chcę, żebyś to powiedział. Zrobiłam kolejny krok do przodu, aby stanąć przed nim. Chcę, żebyś powiedział na głos, że zniszczyłeś wszystko między nami. Ale, bogat, wy oboje to zniszczyliście, nie tylko on! I żebyś przyznał, że to strata. Bo dobrze zaczęliśmy. Nasza historia była piękna. Nigdy nie powiem czegoś podobnego. What? Zrobił krok, jeszcze bardziej się do mnie zbliżając. Nawet nasza historia była piękna, to prawda. Ale wszystkiego nie zepsułem. Nie sam, dokładnie, tak, tak. Chciałem ci zrobić niespodziankę, postanowiłem o tym nie mówić. Okej, być może to było głupie, ale ty też mogłaś ze mną otwarcie porozmawiać. I powiedzieć mi, czego ode mnie oczekiwałaś. Jak miałam odgadnąć, czego chcesz? To wydaje mi się oczywiste, gdy z kimś chodzisz, masz ochotę go widywać. Nasze ciała były kilka centymetrów od siebie. No ale widzisz, że on taki niezręczny społecznie jest za bardzo, w komunikacji nie bardzo potrafi. No to mogłaś go trochę też tak, nie wiem, naprowadzić, po prostu porozmawiać, no. On się starał na swój sposób, no weźcie, kurde, no. Ja nie wiem. Gdy zadzwoniłaś, aby ze mną zerwać, nie zrozumiałem. Byliśmy tak blisko siebie, że czułam jego oddech, jego ciepło. Ale nawet teraz powinieneś był coś powiedzieć. Powinieneś był się bronić, nie pozwolić mi zerwać. Nie zostawiłaś mi czasu, wszędzie mnie zablokowałaś, gdy tylko rzuciłaś słuchawkę. O mój Boże, to co? On miał ci lista? Nie wiem, gołębia miał ci wysłać? Ty piaro głupia! Byłem w szoku, ale w końcu to do mnie dotarło. Wiadomość była bardzo jasna. A ona jeszcze myśla, że on się domyśli, że on będzie o nią walczył, jak się kurde, go wszędzie poblokowano. Ona głupia jest. I ty wszystko na niego zwalasz, ty piaro. Ja pierdzielę. I łatwo powiedzieć, co powinienem albo nie powinienem był zrobić. Czy to moje serce tak szybko bije, czy jego? Może to ty powinnaś była. Dłużej nie zniosę tej rozmowy. Gorąco, gorąco normalnie. Muszę przerwać tą nagłą bliskość między nami. Miałam zamiar odejść, odepchnąć go i krzyczeć, ale w momencie, gdy podniosłam ręce, moje ciało i moje serce zmieniły zdanie. I zamiast go odepchnąć, złapałam go za kołnierz. Przyciągnęłam go do siebie i pocałowałam go, żeby się zamknął! What? Nasze usta się spotkały i zesztywniał. Poczułam, jak się odpręża, gdy zaczął odwzajemniać mój pocałunek. Objął mnie i mocno przycisnął do siebie. Zdobyłam ilustrację! Tak, jest! Kurde! Ale nie macie pojęcia, jak się cieszę! Boże! Boże, jestem wkurzeni na siebie! Ja pierdzielę, ja nie mogę normalnie. Ale ładna ilustracja, podoba mi się. Tam właśnie na forum czytałam, że ona wygląda niby jak fan art narysowany czy coś. No nie wiem, jak dla mnie to bardzo, bardzo ładna jest ta ilustracja. Ładna, ładna, podoba mi się. A teraz będę robić ten teges na zgodę. O Boże, nie, ale naprawdę Armin tu no wyszedł pikowela moim zdaniem. Okej, super, fajnie. Mega mi się na razie podoba, zobaczymy. Ale jak tutaj już się całują, to zobaczymy, co będzie w drugim odcinku XDDD. Nie rozumiem, co czuję. Złość, wstyd, nostalgię, pożądanie. Ale co ja robię? Cze! Zakończ odcinek XD. Masakra. Już I tutaj zakończyliśmy odcinek. No w zajebistym miejscu, normalnie. Nie wierzę, o god. Nie uważam, żeby Armin był jakimś creepem. Bo nie wiem. Nie uważam, żeby był creepem. Odcinek był zabawny, moim zdaniem. Naprawdę zabawny był. Zaczęło się, no można powiedzieć, bombowo. Kłótnie, dramy, kurde. Masakra. Nie no. Mi się bardzo podobał odcinek. Moim zdaniem bardziej się postarali niż przy Kentinie, jeżeli chodzi o fabularną część. Jest bardzo fajna ilustracja, bo mamy kurde buziaka, a nie trzymanie za rączki jak dzieci. Chociaż ta ilustracja z trzymaniem za ręce u Kentina była urocza, no. Dobra.
No to czekamy na kolejny odcinek. Tak, też na sam koniec tylko wam powiem, że wrócimy sobie też do uniwersytetu. I pomiędzy po prostu tymi odcinkami z Arminem, bo one chyba tam co dwa tygodnie wychodzą, co 2,5 tygodnia, to będzie po prostu uniwersytet. Tak, żeby sobie wrócić do słodkiego flirtu, bo kurde, uniwersytet nagrywałam trochę dawno już i trzeba było wrócić do niego. Już się prosi, on mnie już tam woła, nie? Z oddali, żebym w końcu go zaczęła nagrywać, ale dobra, no, mi się bardzo podobało. Na 5 gwiazdek dałabym 4. No, 4 gwiazdki, na 5 bym dała. Także, dobra, Jezu, ja już chcę kolejny odcinek, ale czekałam, co będzie dalej. Jeju, okej, dobra, to będzie tyle ode mnie na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza, subskrypcji, jeśli tego nie robicie. A tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło, pa, pa!